Język angielski, repetytorium ósmoklasisty, rozdział drugi, Household Appliances and Electrical Items, urządzenia i sprzęty domowe, część piąta. Dziś poznasz 15 zwrotów. Każdy zwrot zostanie przeczytany dwukrotnie. Będzie czas na powtórzenie. Następnie zostanie przeprowadzony mały test, aby sprawdzić, co pamiętasz. Jeśli masz problem z zapamiętaniem, musisz posłuchać i powtórzyć jeszcze kilka razy. Please repeat after me. Powtarzaj za mną. Alarm clock. Alarm clock. Budzik. Central heating. Central heating. Centralne ogrzewanie. Cooker. Cooker. Kuchenka. DVD player. DVD player. Odtwarzacz DVD. Freezer. Freezer. Zamrażarka. Fridge. Fridge. Lodówka. Heater. Heater. Grzejnik. Hair dryer. Hair dryer. Suszarka do włosów. Iron. Iron. Żelazko. Kettle. Kettle. Czajnik. Home cinema. Home cinema. Kino domowe. Microwave. Microwave. Kuchenka mikrofalowa. Oven. Oven. Piekarnik. Sound system. Sound system. Nagłośnienie. Washing machine. Washing machine. Pralka. Let's see what you can remember. Zobaczmy, co pamiętasz. What will you say? Co powiesz? What will you say? Alarm clock. Alarm clock. Budzik. What will you say? Co powiesz? What will you say? Central heating. Central heating. Centralne ogrzewanie. What will you say? Co powiesz? Cooker. Cooker. Kuchenka. What will you say? Co powiesz?
DVD player. DVD player. Odtwarzacz DVD. What will you say? Co powiesz? Freezer. Freezer. Zamrażarka. What will you say? Co powiesz? Fridge. Fridge. Lodówka. What will you say? Co powiesz? Heater. Heater. Grzejnik. What will you say? Co powiesz? Hair dryer. Hair dryer. Suszarka do włosów. What will you say? Co powiesz? Iron. Iron. Żelazko. What will you say? Co powiesz? Kettle. Kettle. Czajnik. What will you say? Co powiesz? Home, cinema. Home, cinema. Kino domowe. What will you say? Co powiesz? Microwave. Microwave. Kuchenka mikrofalowa. What will you say? Co powiesz? Oven. Oven. Piekarnik. What will you say? Co powiesz? Sound system. Sound system. Nagłośnienie. What will you say? Co powiesz? Washing machine. Washing machine. Pralka. That's all for today. See you later. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Zaborów. You stay classy.